I teraz tak, słuchajcie, odginamy to z powrotem. Teraz powoli, bo to nie jest taki hop szybko teraz w tym momencie. Nie odrywamy sami, dobrze? Ja wam pokażę zwolnione tempie dwa razy i wtedy zasłania szybko, dobrze? Tutaj włożyłem blisko. Jeszcze raz, odginamy, rozkładamy i teraz tak, wzdłuż tych linii, które powstały na zagięciu, zakładamy w ten sposób. Musimy tutaj troszkę to nagiąć. I wychodzimy w ten sposób. Jeszcze raz. Od samego początku jeszcze raz. Skupcie się, obserwujcie teraz, nie starajcie się tego sami, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. W ten sposób. Może się wydawać skomplikowane, ale tak naprawdę wcale takie nie jest. I wychodzi nam tego typu obalek. On większy, mocniejszy, zależy od tego, jak pozygniecie. Pokazuję ostatni raz, czy spróbujecie się zrobić sami. Czekaj. I wszyscy spojrzą, proszę. Podnosimy. Rozchylamy. I tutaj wzdłuż tego zginamy i wkładamy do środka. Zaczął od piwnego łabędzia. Zbliżamy się do końca. Za chwileczkę będzie tu nas. Proszę bardzo. Widzę, że wszyscy już ma drugi internetach. Zostały nam jeszcze trzy kroki do zrobienia i będziemy mieli pięknego, złożonego łabędzia, którego później będzie można pomalować. A więc tak, uwaga. Mamy coś takiego w tym momencie, tak? Czy mamy coś takiego, podnosimy, zabiąc go do góry. Może się wydawać trudne, ale wcale takie nie jest. Pokazuję jeszcze raz. Mamy coś takiego. Wszyscy widzą? Odginamy do pozycji wyjściowej. Otwieramy łabędzia do nas, do środka, także mamy coś takiego. I teraz, w ten sposób, zaginamy go do góry.